miało nic. Szanowni Państwo, w pełnej klasie drużyny Stali Konów i Morawi Morawica na niebiesko-biało drużyna gości. Dzisiaj na czarno-biało ekipa gospodarzy Stal Konów. Witamy serdecznie obie ekipy na murawie stadionu w Kunowie. Witamy serdecznie obie ekipy drużyny, na pewno za chwilę pozdrowią kibiców, przywitają się z nami, a później to właśnie czynią w tym momencie, później wymiana piątek. Przywite już przez ekipy z Kunowa i Morawicy. Za chwilę kapitanowie przystąpią do losowania. Później, w co mocno wierzę, już tylko i wyłącznie sportowe emocje, na które serdecznie Państwa zapraszam. Przypominam, 8 seria pojedynków o mistrzostwo 4 Ligi Świętokrzyskiej, 4 RS Aktiv. Swoją drugą bramkę w dzisiejszym meczu, a 13 w sezonie. To jest najważniejsze od rzutu rocznego gospodarza. I przydał się. Potrzebnej stracie na wysokości pola karnego. Klasycznego hat-tricka kompletuje najlepszy snajper tej klasy rozgrywkowej, Jakub Rybus. Trzecia bramka tego zawodnika, bramka z cyklu tych do szatni. I w tym momencie po raz ostatni w tej części meczu zagwizdał prowadzący zawody Aleksander Kozielskiel, skończąc 45 minut, które staje się historią potyczki na linii Kunów Morawica. Po tej części gry lepszą grę, bardziej efektywną, mniej efektowną, ale żeby niwelować straty. Puścić boisko, wierzmy jednak, że po uzupełnieniu elektrolitów szybko na nie powróć. Odrzutu wolnego gospodarza.
Marcin Dynarek i kapitalnie w bramce drużyny gości. W czasie bez żadnego dokładu i chyba bardzo dobrze zakończył dzisiejsze spotkanie prowadzący zawody Aleksander Kozioł z Kielc, kończąc mecz o mistrzostwo RSA.